Cześć, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Agata, witam Cię, widzę Cię na liście, tak więc kilka znajomych imion. O, witamy Dorota ponownie, witamy. Mariusz z Lublina. No dobra, słuchajcie, już wszyscy się witają powoli, tak więc ja zaczynam dzisiejszy webinar. Witam Was bardzo serdecznie w imieniu swoim, jak i naszego gościńskiego, który jest z nami tutaj na łączu, na razie jako audio. Panie Grzegorzu. Ja powiem dzień dobry i się wyłączam, wrócę za czas jakiś. Tak jest, pan Grzegorz tutaj nas wspiera, również technologicznie i postanowił pokazać nam kilka takich swoich sztuczek i zabawek, ponieważ pan Grzegorz reprezentuje firmę Trobot, czyli oficjalnego dystrybutora robotów, które dzisiaj wam pokażemy. Słuchajcie, zapowiada się naprawdę ekscytujący wieczór, ponieważ mamy dużo do pokazania i mam nadzieję, że dzisiejsze 1,5 godziny z nami będzie bardzo efektowne, produktywne i dowiecie się wiele ciekawych rzeczy. Ale no będzie też coś o jajeczku, bo idą święta, ale zanim zaczniemy webinar, słuchajcie, to mała klasóweczka was czeka, ale taka tyci, tyci maleńka z dwoma pytaniami. Chciałbym bardzo, abyście wypełnili ankietę, którą dla was przygotowałem i w tej ankiecie znajdziecie dwa pytania. Pierwsze pytanie to, jak dobrze znacie M-Bota, tak więc bardzo was proszę, abyście na to pytanie odpowiedzieli. Pozwoli nam to także dostosowywać treści, jakie dzisiaj będziemy Wam przekazywać specjalnie dla Was i do Was. I zdradźcie nam w drugim pytaniu, co macie w szkołach. Czy macie któryś z systemów MakeBlocka, którego dzisiaj będziemy pokazywać, czy nie? Jakie jest Wasze doświadczenie w tej kwestii i co posiadacie? Poczekamy chwilę, aż wszyscy oddadzą swoje głosy, będą mogli się wypowiedzieć. Mamy już 50 osób w ankiecie, tak więc czekamy na pozostałe. I przejdźcie do pytania drugiego, tak więc proszę odpowiedzcie również na pytanie drugie, bo na pytanie drugie na razie 20. Brak odpowiedzi znam ze słyszenia. To może zawsze, jako znam ze słyszenia, to widziałam. Dotykałem, nie testowałem. No tak, no to musielibyśmy rzeczywiście tych odpowiedzi dość dużo tutaj zrobić, ale takie najbardziej wam bliskie odpowiedź, tak więc. Jeszcze chwilka na oddanie głosów. Ja mam na żywo podgląd, tak więc mogę zdradzić, że 20% z Was ma w szkole albo w domu M-Bota i rozpoczyna z nim przygodę. To jest świetna rzecz. Drugie pytanie wielokrotnego wyboru. To fakt, racja. Natomiast zaznaczajcie to, czego macie najwięcej w drugim pytaniu.
A już ma trzy emboty, trzy rendery, no to fajnie. Drugie pytanie powinno się wyświetlić na dole, po uzupełnieniu pierwszego pytania powinna być przejść do drugiego pytania. Dobrze, to ja jeszcze doczytuję. Niektórzy mają już jednego w szkole, drugiego w domu. Suwaczek jest w dół, tak. Jeżeli ktoś nie przesunął na drugie pytanie, tak jeszcze mogło być, tak więc. Dobra, słuchajcie. Sprawdźmy sobie głosy ankiety. Przede wszystkim najważniejsze to jest to pierwsze pytanie. Zerknijmy na wyniki. I tak. Jeżeli chodzi o jak dobrze znacie Mbota, to widzimy, że tutaj rzeczywiście większość osób dopiero rozpoczyna przygodę albo o tym robocie nigdy nie słyszała. To bardzo dobrze, bo my wam grzemy i postaram się wam pokazać w ogóle cały system MakeBlock i opowiedzieć kilka słów dla tych szczególnie, którzy nie byli jeszcze nie byli na poprzednim webinarze poświęconym w zeszłym roku między innymi też embotom, takim wprowadzającym. To będzie kilka słów na ten temat i postaramy się przybliżyć Wam różne ciekawostki związane z tym embotem. Część osób nam pisała na czacie, co posiada. Spora część jednak z Was jeszcze jest przed wyborem, więc mam nadzieję, że dzisiejszy webinar pomoże Wam zdecydować, czy to jest, o super, Flow wygrał Mbota na kasku, rewelacja. I miejmy nadzieję, pomogę, tak, i Pan Grzegorz tu też będzie pomocny, odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wątpliwości co do tego robota. A słuchajcie, czym się będziemy dzisiaj zajmować? Tu ze mną jest taki mały kolega, pomocnik, towarzysz, który się pięknie uśmiecha. Ten embot to jest nasz bohater dzisiejszy, którego Wam pokażemy na różne sposoby, tak, i różne sposoby z nim pracy. Embot nie jest podobny do Trobota, bo Trobot to jest firma, która dystrybuuje embota w Polsce, więc to jakby dwa zupełnie odmienne zagadnienia, Kasia. Embot, robot wynaleziony przez Chińczyków, ma być odpowiedzią na między innymi Lego, czyli tani sposób nauki STEAM-u w szkołach, tak? Więc Science, Technology, Education and Maths i nauki robotyki. Ze względu na liczne swoje zalety, o których dzisiaj opowiem, Mbot bardzo, bardzo podbija serca nie tylko polskich nauczycieli, ale także za granicą. No i cóż, słuchajcie, Mbota produkuje przede wszystkim taka firma chińska, która nazywa się MakeBlock. MakeBlock znany jest z tego, że zanim w ogóle powstał Mbot, prowadził już kilka innych konstrukcji, powo-steamowych, typowo robotycznych. On zawsze rozpoczyna swoją pracę nad projektem i rozpowszechnianiem tego projektu od kampanii na Kickstarterze. Jednym z takich bardziej udanych robotów, który ma wiele zalet, jest właśnie Mbot, którego widzicie na prezentacji po lewej. Po prawej stronie jest jego młodszy kolega, Ranger. To jest taki specjalny Mbot, tylko rozbudowany bardziej. Ponieważ sam Mbot jest konstrukcją stosunkowo zwartą, więc jak raz zabudujemy go elektroniką na tej specjalnej aluminiowej obudowie, to już przeważnie później nic nie rozłączamy, nic nie odkręcamy, co najwyżej dobudowujemy różne elementy do naszego Mbota, a Ranger posiada tą możliwość składania i rozkładania i tworzenia
tworzenia kilku różnych rodzajów robotów. Kolejnym zestawem, o którym warto wspomnieć, są dwa zestawy bardziej zaawansowane, o których opowiadałem Wam poprzednim razem, ci, którzy byli. Mianowicie Starter, który był jednym z pierwszych produktów, taki specjalny zestaw też konstrukcyjny, składający się z aluminium, jest to oczywiście szczęście elektroniczne, które pozwalało na wielokrotne składanie i rozkładanie tego i konstruowanie różnych robotów oraz po lewej widoczny zestaw Ultimate. Ultimate to już są takie zestawy zaawansowane, na zdjęciu widzimy wersję 2.0, które z powodzeniem można stosować w klasach mechatronicznych, w szkołach średnich, w gimnazjach i są to bardzo rozbudowane zestawy, które posiadają wiele elementów, z których można, o ile dobrze pamiętam, zbudować 10 różnych robotów. A jak jesteśmy kreatywni, to nawet więcej. Nadmienię, że na samym początku robopaczki, bo tutaj wspominacie robopaczkę, można było jeszcze wypożyczyć do szkoły takie zestawy specjalne, konstrukcyjne od firmy Trobot. One były oparte na MakeBlocku, natomiast elektronika była robiona tutaj przez pana Grzegorza i jego firmę. W tej chwili wypożyczane są do szkół M-boty i chyba do szkół średnich, o ile się nie mylę, jak mnie tu pan Grzegorz nie poprawi, zestawy Ultimate. Tak więc, ale o tym później. Słuchajcie. Zaleta główna MakeBlocka, jak i M-bota, to przede wszystkim mnóstwo opcji i mnogość tak naprawdę dodatków, które można do nich kupić. Możemy sterować to zarówno z tabletu, jak i telefonu oraz komputera, o czym będę opowiadał troszeczkę później. Sterujemy i programujemy w środowiskach graficznych opartych na Scratchu i tabletowym środowisku, również opartym na Scratchu, choć troszeczkę mniej go przypominającym. Dla bardziej zaawansowanych możemy programować to w Arduino, o czym też będzie troszeczkę później i mamy mnóstwo elementów. Jak widzicie, tu są rozłożone zestawy, tu jest zestaw M-botowy, tu jest zestaw Rangera M-bota, czyli tego bardziej zaawansowanego, a w prawym górnym rogu mamy zestaw Ultimate, tak więc sporo części. Fajne i zaletą tak naprawdę jest to, że jest to aluminium, które trzeba skręcać paczkami, trzeba skręcać tak naprawdę to śrubokrętem, używać różnych śrubek, narzędzi, w odróżnieniu od Lego, które tylko spinamy, nie tutaj tak naprawdę już mamy więcej umiejętności manualnych do ćwiczenia, do wypróbowania. Ale jakbyś ktoś się zastanawiał, czy jest to bezpieczne, czy nie, no bo wiadomo, że Lego to Lego, plastik, tam w sumie nic nie może się zdarzyć, wszystko jest zabudowane, a tu jakbyśmy przypatrzyli się bliżej temu naszemu M-botowi chociażby, to zobaczcie, mam miki, kable się jak niby plączą, tu widać wszędzie elektronikę, no teraz fajnie, bo w tej nowszej wersji M-bota ona jest zabudowana płytką, specjalną obudową. W starszych wersjach, jak ktoś posiada, to ta płytka była rzeczywiście na wierzchu, ale plączą się kable w odróżnieniu od Lego. I czy to jest bezpieczne? Powiem Wam, że tak i nawet twórcy M-bota i MakeBlocka poszli na łatwiznę, jeżeli chodzi tutaj o pracę dla nauczyciela, ponieważ nie trzeba nic lutować. Pomimo, że jest to oparte na Arduino, bo taka Arduino było bazą do stworzenia MakeBlocka, to mamy tutaj wiele udogodnień, które pozwolą nam bezpiecznie z dziećmi i z naszymi uczniami bawić się tym, nie dotykając nawet nigdy lutownicy. Główną zaletą oczywiście są łączki RJ45. Jeżeli pamiętacie internet stacjonarny, jeszcze na pewno macie taki w swoich szkołach, to z takiego internetu korzystało się oczywiście po podłączeniu za pomocą takiego kabelka komputera, tak? I
Tu też tak się dzieje, że nasze czujniki, moduły, które przypinamy do naszego embota, podłączone są takimi specjalnymi kablami RJ45. Dzięki temu unikamy lutowania. Oczywiście płyty i sterowniki mają swoje zabezpieczenia, tak żebyśmy nic przez przypadek nie spalili i nie popsuli. I śmiało można z tym pracować. Natomiast zaleta jest taka, że wszystko jest widoczne i szczególnie te ciekawsze dzieci bardzo chętnie zaglądają, co tam jest dostępne i z czego możemy korzystać i oglądają sobie tą elektronikę, czego, na co nie pozwala nam Lego. Agata słusznie zauważyła, że możemy do takiego embota dokładać klocki Lego. Sam embot ma płytkę u góry, gdzie są wypustki na dołożenie standardowych klocków Lego. Natomiast konstrukcje nie tylko embota, ale innych klocków aluminium mają odpowiednio wyprofilowane wielkości kółka, które pozwalają nam na łączenie to z klockami Lego Technics. Przy czym nie będziemy mogli tego łączyć bezpośrednio z pinką od Lego, ale będziemy mogli to spiąć śrubami M4. Takie najpopularniejsze śruby można dostać wszędzie w Castoramie i tym podobnie. I to rzeczywiście się sprawdza. Kiedyś nawet były sterowniki specjalne, które pozwalały dołączyć do produktów MakeBlock czujniki od Lego, ale chyba już nie są produkowane. Słuchajcie, dobry robot powinien mieć wiele możliwości programowania, szczególnie taki, który ma być użyteczny w szkole. I tak rzeczywiście jest z M-Botem. Tak, więc dostajemy do niego kilka możliwości programowania, ale też zależy to od tego, jaki model wybierzemy, ponieważ M-Boty występują w wersjach dwóch. Wersja 2.4G, to jest taka wersja popularnie nazywana wersją Wi-Fi. Dostajemy wtedy dongla takiego specjalnego, którego podłączamy do komputera, uruchamiamy embota i wszystko już działa automatycznie, troszeczkę tak jak z myszką bezprzewodową, ale możemy też sobie zakupić wersję Bluetooth i wtedy będziemy, jeżeli mamy tylko moduł Bluetooth, mogli połączyć się po module Bluetooth z komputerem, jak i z każdym innym urządzeniem. Co się stanie, jeżeli kupimy wersję Bluetooth, a chcemy mieć 2.4G albo na odwrót? Słuchajcie, to jest bardzo fajne, nie wiem, czy to będzie widać tu przez płytkę, ale dokładnie w tym miejscu znajduje się właśnie nadajnik. Mój M-Bot ma wersję Bluetooth i ten nadajnik możemy stamtąd wyciągnąć i wymienić i wsadzić 2.4G. Tak więc mając jednego robota, możemy wymieniać jego elementy bazowe i zależnie od tego, co będzie nam potrzebne, tak sobie go konfigurować. Dlaczego mówię o tych dwóch wersjach? Oczywiście wygodną wersją w szkole to jest 2.4G, ponieważ nie, przy większej ilości robotów nic nam się nie zrywa, nie miesza i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli myślimy nad klasą na przykład tabletową i chcielibyśmy używać aplikacji, które pojawiły się specjalnie do tego systemu, przyda nam się łączność Bluetooth, ponieważ 2.4G nie będzie działać. A dlaczego? Słuchajcie, pokażę Wam kilka aplikacji, które są dostępne na M-Bota. Pierwszą z nich jest aplikacja MakeBlock. I ta aplikacja MakeBlock pozwala nam na zarówno sterowanie, jak i programowanie naszego M-Bota tabletu. Zobaczcie, ja mam tu tablet, mam dokładnie to samo, co pokazuję Wam na screenie. Fajne jest to, że mamy już wgrane wcześniej predefiniowane programy, ale możemy także przeskrolować w dół i utworzyć za pomocą plusika własny projekt, w którym to my zdecydujemy, co na tym projekcie będzie się wyświetlać. O, to jest takie czyste pole i troszeczkę jak w App Inventorze, ci, którzy mieli do czynienia z App Inventorem, powinni wiedzieć, najpierw projektujemy sobie daną przestrzeń. Ja teraz przełożyłem sterowanie za pomocą kursorów, a później po kliknięciu
i wybraniu opcji Code możemy sobie to zaprogramować, układając specjalny kod. Tu mamy kod już predefiniowany, przygotowany wcześniej, który pomaga nam sterować zależnie od tego, jaką strzałkę wybierzemy. Możemy oczywiście skorzystać z gotowych, to co widzicie, opcji i wybrać gotowy program przygotowany, tak więc dzięki temu niekoniecznie musimy od razu programować naszego mbota, wystarczy, że go skonstruujemy i możemy się bawić na bieżąco. Tutaj taka przykładowa aplikacja sterująca mbotem i od razu pokazująca, jakie mamy czujniki, a mamy czujnik chociażby odległości, tak więc ultrasonik, który mierzy nam odległość naszego mbota, czy chociażby u góry zamontowany jest czujnik światła, który podaje nam wartość. Ja teraz nie jestem podłączony do mbota, dlatego tego nie zobaczycie. U samego dołu mbot posiada taki czujnik, który nazywa się line follower. Pozwala on podążać mbotowi za czarną linią. Mój mbot dodatkowo ma zamontowany taki moduł rozszerzający faceplate, który pozwala na wyświetlanie różnego rodzaju tekstu i infografik na płytce diodowej. Z tyłu, w przypadku tego, który mam, akurat mam kolejny czujnik, czujnik z 4 diodami LED doświetlający. I to, o czym mówiłem u góry, tu pod tymi klockami schowany jest czujnik oświetleniowy, dwie diody świecące, które także potrafią świecić, możemy je programować, oraz mały głośniczek, który potrafi nam grać, tak więc będziemy mogli wygrywać dźwięki na naszym mbocie. Nasza aplikacja jest bardzo wygodna i pozwala nam sterować, a także tworzyć różne rzeczy. Tu mamy przykłady kilku różnych skonstruowanych programów do mbota. Tak więc możemy, zobaczcie, nawet tu jest wersja muzyczna, do, re, mi, fa, sol, la, zagrać na mbocie, odczytywać różne informacje z jego czujników bez najmniejszego problemu. Fajną rzeczą aplikacji mBlock jest funkcja społecznościowa, która polega na przede wszystkim dzieleniu się informacjami i zadawaniu pytań. Język angielski tutaj pomaga, wiązuje. Można to ściągnąć oczywiście ze sklepu Google, ale także ze sklepu Apple. Aplikacja jest dostępna zarówno na Androida, jak i wersję od jabłuszka. Zobaczcie, przygotowałem kilka slajdów z przykładowymi klockami. Niestety język angielski się przydaje, no ale jeżeli myślimy o programowaniu tak na poważnie, to i że warto tego języka się uczyć, ponieważ to później też nam się przyda w innych programach i przy innych okazjach, ale nie jest taki trudny, bo zobaczcie, run forward, czyli jedź do przodu, turn left, turn right, to można tak naprawdę dość szybko się nauczyć, a tu masz Google czy słowni, na pewno tutaj nas wspomogą. Mamy kilka kategorii, bo mam kategorię ruchu, wyświetlania, wydarzeń, czy chociażby detekcji jakichś przeszkód, czy korzystania z funkcji różnych czujników kontroli, a także matematyczne. Daje to nam naprawdę dość dużo pole manewru i dość duże pole do programowania. Tu kolejne przykładowe klocki. Aplikacja jest stosunkowo kolorowa i polecam szczególnie korzystanie na późniejszych etapach z niej, jeżeli macie dostęp do tabletów. A tablety są wygodniejsze przy robotach, chociażby możemy sobie z nimi usiąść na dywanie czy na podłodze, wtedy chodzą na podłodze i nam tu bardzo fajnie się pracuje na takim dywanie z takim robotem. Trzecia, czwarta klasa podstawówki to naprawdę fajna praca wtedy poza biurkiem, tylko w takiej wolnej przestrzeni podłogowej. Ale zanim przejdziemy do tego programu, bo niektórych mógł on wystraszyć, to może zainteresować Was troszeczkę inna aplikacja, która świetnie wprowadza w świat mbota. Wyszła stosunkowo niedawno
i nazywa się mBlock. Te osoby, które znają mBota, powiedzą, jak to mBlock, ale mBlock jest na PC-ty lub ewentualnie na inne komputery. Ale słuchajcie, okazało się, że kilka miesięcy temu Chińczycy wymyślili nową aplikację, która pozwoli prowadzić nas w świat mBota o wiele przyjemniej niż do tej pory to było zrobione. Czy ktoś napisał przewodnik po tym programie Agata, jeżeli chodzi o tamtą aplikację, nie, ale może śmiało do mnie pisać i się pytać, będzie adres mailowy później i będę starał się pomagać. Natomiast słuchajcie, mBot, czyli ta aplikacja, którą teraz Wam pokazuję, to jest aplikacja, od której, jeżeli tylko będziecie mieć wersję, czy macie wersję Bluetooth, bardzo polecam zaczynać przygodę z naszym mBocikiem. Sama szata aplikacji, no dla starszych klas może być ciut trywialna, bo jednak zaprojektowana jest typowo pod dzieci, jest bardzo kolorowa, bardzo zachęcająca i mamy do czynienia z przygodami naszego mBota. Jak widzieliście, mieliśmy dwa tryby zabawy, story, czyli opowieść i creation, czyli tworzenie. To, co fajne jest w tej aplikacji, to oczywiście story, czyli opowieść, z której możemy korzystać. Dostajemy taki tabletowy tutorial, jak po kolei uczyć się różnych funkcji mBota. Lekcja po lekcji, jak na razie dostępnych jest tych lekcji 9, aż do światła, ale zapowiadają pojawienie się kolejnych niebawem, tak więc każda lekcja po kolei wprowadza nas w podstawy programowania mBota i tak chociażby pierwsza lekcja pojawia się charakterystyczny dla mBloka postać, ludzik, pandy. Scratch ma swojego kotka, mBlok oparty na Scratchu ma swoją pandę, która nam będzie pomagać i będzie nas prowadzić. I rzeczywiście zaczynamy od takiego przywitania się, gdzie jest mBot, później mamy kolejne klocki i kolejne zadania, którymi tak jak na slajdach, możemy prezentować i pokazywać, co nasz mBot będzie robił dalej. Początki, tak jak mówiłem, bardzo proste, poruszenie do przodu, mBot w lewo, w prawo, powoli dochodzą prędkości, czyli przyspieszenie, powtarzanie, wtedy pętle są, zapalanie odpowiednich diod, i tak dalej. Zastępuje to naprawdę książkę, czy chociażby scenariusze i spokojnie z tą aplikacją kilka takich wstępnych, początkowych lekcji możemy przeprowadzić. No rzeczywiście musimy tylko mieć tablet, bo niestety nie ma jej na komputery, ale zachęcam do spróbowania, jeżeli tylko macie mBota i wersję Bluetooth oraz tablet. Jak już dzieciaki zaznajomią się z takim botem w takiej aplikacji, ewentualnie jeżeli nie mamy aplikacji, to mamy trzecią opcję sterowania naszym mBotem. I chyba taka najpopularniejsza i najbardziej znana to mBlock, ale na komputer. mBlock na komputer jest scratchopodobny. Scratchopodobny dlatego, ponieważ oparty jest na Scratchu i po otworzeniu oka zobaczycie, że praktycznie większość klocków pochodzi ze Scratcha. Ja to pokażę na podglądzie, a później się jeszcze wrócimy. Scratchopodobne. I to ma bardzo dużą zaletę, ponieważ dzieciaki, które już programowały w Scratchu, bez problemu odnajdą się w tej aplikacji. Ona ma jedną nowość to zakładka roboty. Zakładka roboty, którą widzimy notabene tutaj. I ta zakładka roboty będzie wprowadzała nam nowe klocki. Ale o tym opowie nam później pan Grzegorz, tak więc to zostawiam jemu.
i będziecie mieli okazję zobaczyć na żywo, jak się takiego embota w Scratchu programuje. Warto wiedzieć, szczególnie dla tych osób, które zaczynają, gdzie tego mbloka zdobyć i skąd go ściągnąć. Jest to adres makeblock.mblock.cc, download, i tam ściągamy, instalujemy sterowniki i podłączamy robota. Wszystko zresztą, jak to się robi, będzie można zobaczyć w jednym z nagrań, które są udostępnione na YouTubie przez pana Grzegorza. Teraz coś dla osób, które mają już mBoty i być może myślą o programowaniu aplikacji mobilnych. Słuchajcie, nie tylko możemy korzystać z tych dwóch aplikacji, o których wspomniałem wcześniej, czyli z aplikacji mBlock i MakeBlock, bo chciałbym Wam zaproponować i pokazać nową ciekawostkę, więc nie tylko MakeBlock i mBot. Od jakiegoś czasu możemy również programować mBoty. Słuchajcie, App Inventor. Nie wiem, czy uczestniczyliście w szkoleniach mistrzów kodowania z App Inventora lub ewentualnie w jednym z moich webinarów. App Inventor to jest taka specjalny język stworzony również przez MIT. Jest drużyna zupełnie inna niż ta odpowiedzialna za Scratcha. I App Inventor używamy do tworzenia aplikacji na komórki, telefony, tablety. Działa pod Androidem tylko i wyłącznie, ale dzięki temu programowi możemy stworzyć sobie własną aplikację mobilną. Więc panowie, być może z MakeBlocka, albo tak szczerze nie wiem, kto jest odpowiedzialny za wtyczkę, ale wymyślili wtyczkę do App Inventora, która nazywa się właśnie mBot. I co ciekawego, ta wtyczka pozwala nam na programowanie aplikacji, którą później możemy sterować z naszego właśnie telefonu czy chociażby tabletu. Link do tej aplikacji będzie podany później, na sam koniec. Tak więc, ale także można znaleźć to link do aplikacji w grupie facebookowej społeczność makeblock.pl. Tam też było to wstawiane. Jeżeli ktoś z Inventor 2, to jak najbardziej zachęcam i zapraszam do spróbowania i skorzystania z takiej możliwości stworzyć własną aplikację sterującą mBotem. Naprawdę super sprawa. A jak już jesteśmy tak bardzo zaawansowani, to słuchajcie, jest jeszcze jedna możliwość, mianowicie Arduino IDE, czyli coś dla bardziej zaawansowanych, ponieważ tu już piszemy kod, tu już piszemy wszystko w notatniku. Niestety troszeczkę języka tego programistycznego powinniśmy znać, ale daje nam to o wiele więcej możliwości i jest to pewien rodzaj rozwoju, bo wiadomo, że nasi uczniowie dorastają. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę i chcą się rozwijać, i wtedy, słuchajcie, bez zmiany tak naprawdę robotów możemy spróbować programować takiego mBota już w prawdziwym języku programistycznym, a nie tylko środowisku wizualnym. Teraz, ja się nagadałem, to chciałbym Wam pokazać kilka przykładów zastosowań takiego mBota i za chwilę oddam głos Panu Grzegorzowi. Jednym z ciekawszych zastosowań, bo wiecie, że roboty to roboty, jeżdżą i robią różne rzeczy, a jednym z ciekawszych zastosowań, które widziałem mBota, to maszynka do robienia baniek. Zerknijcie. Thank you.
Jeszcze raz, bo miałem mikrofon wyłączony. Jak nie przekonają was maszynką do puszczania baniek, to może przekoną was maszynką do robienia pisanek. Dwa takie ciekawsze przykłady ode mnie, ponieważ słuchajcie, roboty to nie tylko jeżdżące maszyny, ale przede wszystkim różnego rodzaju zastosowania, które mają pomagać ludziom, prawda? A jak roboty mogą nam pomóc? Kilka przykładów, jeżeli chodzi o poszczególne przedmioty. Na przykład matematyka to pomiar odległości, pomiar polu, obwodu. Czyli geometria. Fajne pisanki, prawda? Akurat w sam raz na święta. Możemy za pomocą czujników dostępnych zbudować sobie kątomierz, rysować figury geometryczne takim robotem, czy chociażby, jak widzieliście, pisanki robić. Fizyka to oczywiście pomiar prędkości, rysowanie wykresów. Technika to ćwiczenie umiejętności manualnych, druk 3D, ponieważ MakeBlock ma właśnie również drukarki 3D w swojej ofercie, jak i wypalarki. Plastyka to rysowanie za pomocą robota. Oczywiście jeszcze raz, druk 3D, nauka barw za pomocą diod, które chociażby mój M-Bot ma, możemy ustawiać RGB kolory i uczyć się różnych barw. Nauczanie zintegrowane to chociażby zasady ruchu drogowego, budowa i programowanie sygnalizacji świetlnej za pomocą takiego M-Bota, zabaty wycyframi, literami, nauka kolorów, również komponowanie muzyki, bo to także edukacja wczesnoszkolna, ale także muzyka, prawda? Kompozycja utworu odgrywanego przez robota, czy chociażby budowa robota grającego na cymbałkach. Możemy mierzyć głośność za pomocą takiego naszego robota, dodając specjalny czujnik. Język angielski to oczywiście, zobaczcie, te wszystkie aplikacje poza mBlock, który jest dostępny na komputer, są po angielsku, więc już musimy tutaj poznawać język angielski, również techniczny i uczyć się różnych rzeczy. A do tego, słuchajcie, przyroda. Tu możemy zbudować sobie stację pogodową z odpowiednimi czujnikami, a także wykorzystywać chociażby jeden z fajniejszych chyba czujników, mianowicie kompas i zbudować własny kompas. Informatyka to oczywiście wszystko, co jest z tym związane, czyli nauka języków programowania, zarówno Scratcha, jak i Arduino, poznawanie podstawowych zagadnień z robotyki, mechatroniki, zajęcia teatralne to chociażby teatrzyk robotów, czy odgrywanie różnych utworów literackich za pomocą robotów, no i chemia to pomiar temperatury cieczy, czy chociażby czujnik wykrywania gazu, który także jest dostępny, więc naprawdę zastosowań M-Bota, takich bardziej zaawansowanych, jest sporo i żebym ja za dużo nie gadał, to zaproszę teraz do prezentacji pana Grzegorza, który przygotował dla nas swoje studio i pokaże trochę rzeczy w akcji. Tak więc, o, już nam się pokazał, tak więc słuchajcie, oddaję głos panu Grzegorzowi, a on pokaże wam prawdziwe czary związane z M-Botem. Dzień dobry bardzo i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Sylwek już w zasadzie powiedział niemal wszystko to, co ja chciałem powiedzieć, żeby nie było, że ja nie mam slajdów, to też gdzieś tutaj pewnie mam, ale z grubsza rzecz biorąc, temat samego przedstawienia systemu MakeBlock ku mojemu wielkiego zdumieniu, z wielkiemu zdumieniu, ale i radości został przedstawiony naprawdę super i wyczerpująco. W takim razie ja się za chwilę wyłączę i wyłączę wam tą prezentację, natomiast rzeczywiście postaram się pokazać roboty na żywo i spróbujemy sobie je troszeczkę poprogramować. Mam nadzieję, że już są widoczne, żeby nie było na żywo, to ja to macham tutaj tą ręką. M-boty są już przygotowane, zresztą mamy przygotowane jeszcze wiele innych robotów. I spróbujemy sobie zrobić kilka podstawowych ćwiczeń. Tak jak widziałem z ankiety, dla większości z was jest to pierwszy kontakt z M-Botem, więc
spróbujemy sobie zrobić coś konkretnego. Przede wszystkim to, co chciałbym jeszcze dopowiedzieć do pięknej Sylwia prezentacji, to to, że cały system MakeBlock tak naprawdę powstał właściwie jako system szybkiego prototypowania tak naprawdę. To nie miały być wcale roboty, to były materiały dla wyższych uczelni, dla zakładów produkcyjnych, dla laboratoriów, tam gdzie jest potrzeba zrobić na szybko coś, bez użycia specjalistycznych narzędzi i no właśnie pewnie widać te wszystkie blaszydła, to jest geneza tego produktu. Natomiast nie chwaląc się, użycie tego systemu w połączeniu ze sterownikiem Arduino i Scratchem konkretnie właśnie jest naszym polskim pomysłem, bardzo pięknie rozwiniętym przez naszą w tej chwili macierzystą firmę. Okej. Do rzeczy w takim razie. Tytułem mojej prezentacji było jak to działa, jak to jest zrobione. Dlatego, że MBOT tak naprawdę razem ze swoimi starszymi kolegami, Rangerem i Ultimate Robot Kitem, przenoszą programowanie robotów troszeczkę i wszyscy przyzwyczailiście się na pewno do tego, że no, roboty robią takie rzeczy, na przykład jak jazda po linii. W tej chwili no, każdy robot powinien jeździć po linii. Więc i nasz również, jakby nie było, jeździ. A może to będzie widać lepiej tutaj. No, jeździ sobie przy okazji, zobaczcie, jeździ sobie po takiej planszy, która zawiera już wiele elementów scenariuszy przygotowanych. Ja go nie chcę tam puszczać do kąta, bo tutaj po tym ringu będzie to lepiej w kamerze widać. No właśnie, ale. Na początkowym etapie, na etapie wczesnoszkolnym, interesuje nas robot jako zamknięty obiekt. Większość dzieci, która podchodzi do zadania typu zrób robota jeżdżącego po linii, odpowiada w ten sposób. No, chcę, po prostu każmy robotowi jechać po linii, tak? Bez zastanowienia się, jak to właściwie jest zrobione. Tymczasem tutaj możemy sięgnąć jakby do wnętrza i zastanowić się, jak naprawdę urządzenia techniczne działają, z czego się robot składa i jakich elementów należy użyć, żeby ten zakładany cel osiągnąć. Dobra, tego sobie zabierzemy i spróbujemy z naszym uśmiechniętym botem klasyki gatunku, czyli zdalnego sterowania. Zwykle zaczynamy nasze programy od zielonej flagi w Scratchu, a tutaj zaczniemy troszeczkę inaczej. Zrobimy sobie bardzo prościutki program do zdalnego sterowania. Kiedy naciśniemy strzałkę w prawo, to niech robot sobie skręca w prawo z jakąś tam niezerową prędkością, ale musimy go jeszcze móc jakoś zatrzymać, więc kiedy ten klawisz zwolnimy, to zwróćcie uwagę, nie ma komendy stop, ale jest komenda jedź naprzód z prędkością 0. No i efekt, jaki spodziewam się osiągnąć, wygląda w ten sposób. No, z racji szczupłości miejsca nie będziemy rozbudowywać tego do pełnego zdalnego sterowania, ale łatwo sobie można wyobrazić, co należałoby teraz zrobić, żeby osiągnąć nad robotem pełną kontrolę. Zdalne sterowanie jest bardzo ważnym tematem. Można je realizować na bardzo wiele różnych sposobów. Na przykład spróbujmy sobie stworzyć taki interfejs graficzny. Ja tutaj mam już coś takiego przygotowane. O właśnie. Program jest trochę bardziej rozbudowany. I cała rzecz polega na tym, żeby się przyjrzeć temu, co się za chwilę będzie działo. Będziemy sterować robotem, ale przy pomocy ruchów obiektu na ekranie. To jest w ogóle genialna właściwość Scratcha, a właściwie programu MBlock, bo pozwala to w trybie, w jakim w tej chwili pracujemy, czyli połączenia bezprzewodowego komputera z robotem, pozwala używać jednocześnie obiektów na ekranie i robota. Na przykład, no właśnie, kiedy panda dotknie tego obiektu pod tytułem strzałka, to robot się kręci w jedną stronę, w drugą stronę. Oczywiście można by oprogramować pozostałe
kierunki również. Ok, można również, używając czujników robota, odwrócić sytuację. I no powiedzmy, używając czujnika odległości, można sterować położeniem obiektu na ekranie. Dokładnie odwrotnie niż to, co mieliśmy przed chwilą. Można również, to już jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy i tego niestety nie będę w stanie pokazać w kamerze, można użyć kamery właśnie. Można użyć kamery, mamy w palecie czujniki skreczowej obsługę kamery i możemy sobie na ekranie zdefiniować obszary. Kamera będzie wykrywała ruch w tych obszarach i przeniesie to się, no jeśli taki program napiszemy oczywiście, przeniesie się to na ruchy robota. Dobra, zdalne sterowanie to jest, tak jak mówię, wdzięczny temat, od tego zawsze warto zaczynać. Natomiast kolejna sprawa to wykorzystanie czujników. Zrobimy sobie szybciutko mały nowy projekt i przede wszystkim zajmiemy się w tej chwili, tutaj mamy taki czujnik linii z przodu robota, widać są nawet dwa, jest to podwójny czujnik linii, lewy i prawy. Na zasadzie odbicia promieniowania podczerwonego od podłoża. O, widać w tej chwili robot stoi na białym polu, więc obie kontrolki są zapalone. Czujnik widzi, oba czujniki właściwie widzą kolor biały. W tej chwili mam czujnik nad czarnym polem i kontrolki zgasły. W jaki sposób możemy zrobić robot, który no, na przykład na dzień dobry zatrzyma się na krawędzi linii? Zaczniemy po skreczowemu, kiedy kliknięto zieloną flagę, uruchomimy silniki robota. Przy okazji zwróćcie uwagę, że niekoniecznie trzeba korzystać z takich bloczków upraszczających trochę sytuację typu jedź naprzód, jedź do tyłu, skręcaj w prawo, skręcaj w lewo. Możemy znowu zadać sobie to moje wyjściowe pytanie pod tytułem jak to jest zrobione, więc żeby robot jechał naprzód, to powinien włączyć oba silniki M1 i M2 umieszczone po przeciwnych stronach robota z jakąś tam prędkością. Takie dwa polecenia są tożsame z jedź naprzód. Ale możliwość kontroli pojedynczego silnika daje nam dużo większe możliwości kontroli robota. Wrócimy do tego w bardziej zaawansowanych programach. No więc jedź naprzód z prędkością 0. I teraz czujniki zamontowane na robocie, te fizyczne, umieszczone są w palecie roboty. Wcale nie w palecie czujniki, tylko wszystko mamy dostępne w palecie roboty. Znajdźmy sobie na przykład coś, co odnosi się do czujnika linii. Mamy dwa, tak, możemy zapytać, czy widzi czarne, czy widzi białe podłoże. No i teraz, żeby się zatrzymać na czarnym, będziemy potrzebowali bloczka czekaj, de facto jest taką wewnętrzną pętlą i do tego dołożymy sobie komendę stop. Kiedy lewy czujnik, no żeby mieć pewność, to należałoby tutaj zrobić złożenie dwóch warunków, kiedy lewy i prawy czujnik, albo lub prawy czujnik tak naprawdę byłoby szybsze. Widzi czarne, ale nie o to w tej chwili chodzi. Klikamy sobie zieloną flagę i popatrzcie na robota, rzeczywiście z białego pola. I zatrzymał się na czarnej linii. Tak, rzeczywiście na YouTubie mamy cały kanał, gdzie większość z tych rzeczy, o których w tej chwili mówię, jest pokazana. Natomiast no, tych odcinków będzie wkrótce przybywało, również bardziej zaawansowane techniki programowania będziemy tam pokazywać. No dobrze, umiemy już używać czujników robota, umiemy nim sterować na różne sposoby. Zobaczmy jeszcze teraz, czym może być M-Bot, bo wcale niekoniecznie zawsze musi być kołowym robotem mobilnym. Może być na przykład, o, robotem kroczącym. Roboty bardzo często czerpią inspiracje ze świata przyrody. Hej, bo mi tutaj coś ucieka. Aż robot, okej.
Żeby było, potrafi też skręcać. Może w drugą stronę. Ok, no i full power na przykład. Jeżeli mogę wtrącić, to jest jeden z zestawów rozszerzających, prawda, panie Grzegorzu, które można dokupić do Embota. Oczywiście, mamy takie trzy paczki tematyczne. To był rzeczywiście zestaw sześcionożny. Mamy też zestaw światło i dźwięk i zestaw serwo. Każdy z nich zawiera trochę elementów mechanicznych. No akurat sześcionożny jest o tyle specyficzny, że to jest czysta mechanika. Tam nie ma żadnych czujników dodatkowych, natomiast jest bardzo dużo elementów mechanicznych, bardzo dużo śrubek, które też się z pewnością przydadzą później do rozbudowy robota o inne elementy. Mamy zestaw światło i dźwięk, który zawiera dodatkowo dwa czujniki dźwięku i zestaw taki moduł z diodami LED RGB czterema, który umożliwia na przykład budowę, no powiedzmy, modelu sygnalizacji drogowej. No diody świecące przydają się w każdej sytuacji, ich nigdy nie jest za dużo, więc zobaczcie, można sobie z tych dodatkowych elementów mechanicznych budować takie dodatkowe zestawy i możemy do jednego robota podłączyć nawet cztery takie sygnalizatory i zrobić działający model skrzyżowania drogowego. Bardzo, bardzo pouczające ćwiczenie. Zresztą bardzo często pytacie, skąd czerpać inspirację? Z życia po prostu. Automatyka i systemy wbudowane są wszędzie. Jak się dobrze zastanowić, to 95% rynku mikroprocesorów to są właśnie urządzenia automatyki. To są tak zwane systemy wbudowane w jakieś urządzenia i z takiej automatyki, choćby domowej, właśnie warto garściami czerpać pomysły na to, co można zrobić na lekcji. Szukam teraz gorączkowo latarki, bo chciałem pokazać działanie tego naszego robota. On w tej chwili będzie próbował szukać silnego źródła światła, żeby nie było nam źródło światła tutaj i spróbujemy robota zwabić. O, właśnie. Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze, panie Grzegorzu, jeżeli mogę dodać, tam mikroserwo można jeszcze dołączyć, tak? Bo ja tak robiłem ale i zaraz wtedy... Zaraz je pokażę. I wtedy, ale tak a propos tej sygnalizacji świetnej, tak? Jak korzystamy, inspirujemy się życiem, słuchajcie, ja mam przejazd kolejowy nie tak daleko i inspirując się przejazdem kolejowym, dołączając mikroserwo do sygnalizacji świetlnej, po prostu z dzieciakami zrobiliśmy takie właśnie przejście, przejazd kolejowy, gdzie były zmieniające się światła zielony, czerwony, tak? Oraz podnoszący i opuszczający się szlaban za pomocą mikroserw. Tak jest, szlaban to jest jedno z moich ulubionych urządzeń, daje niewyczerpane niemal możliwości budowania różnych scenariuszy. A zestaw z mikroserwem mamy właśnie tutaj, tak wygląda serwomechanizm, czyli krótko mówiąc nic innego jak trzeci silnik, któremu możemy zdefiniować, on co prawda nie ma rotacji ciągłej, czyli nie obraca się dookoła, ale za to możemy kazać temu małemu silniczkowi obrócić się o zadany kąt. W związku z czym doskonale nadaje się do podnoszenia i opuszczania szlabanu. Nadaje się również do tego, żeby robot na przykład rozglądał nam się na boki. A co możemy w ten sposób uzyskać? No to zaraz postaram się pokazać, jak wygląda program. Na taki regulator automatyczny. A co tu mi się dzieje? No dobra, nie mogę pokazać programu, to przynajmniej pokażę robota w akcji. OK, mamy robota, który przy pomocy czujnika odległości będzie starał okrążyć się to wielkie czerwone pudło.
Spróbujmy to pokazać bardziej do kamery. I będzie starał się zachować mniej więcej stałą do niego odległość. No bo wyobraźmy sobie, ja bardzo kocham komplikować rzeczy w miarę rozwoju umiejętności ucznia, czy w miarę przebiegu lekcji. Pierwsze odruchowe zadanie, znaczy rozwiązanie zadania o okrążenie czerwonego pudła byłoby napisać taki program, który będzie jeździł po okręgu, albo wręcz wykorzystać tutaj czujnik linii, bo mamy i też możemy okrążyć pudło. No dobra, ale co zrobić, jeżeli pudło nagle zmieni rozmiar albo zmieni kształt? No fajnie byłoby mieć czujnik, którym możemy to wykryć. No i spróbujmy właśnie to pokazać, a robot sobie jedzie dookoła. Żeby nie było, że jedzie po czarnej linii, to widać teraz było, że nie jedzie. A program, który mu to umożliwia. Zawody, gdzie na przykład robot ma skorzystać chyba z takich najpodstawowszych czujników, czyli czujnika odległości oraz line followera, czyli podążania za linią, to takie typowe zawody robotyczne, które można spotkać na całym świecie i szczególnie te zawody line followerów, czyli podążających robotów za linią, to są takimi popularnymi zawodami, które często spotykamy na wszelakiego rodzaju imprezach robotycznych. Bo tu rzeczywiście potrzeba dobrego kodu, który ułatwi i sprawi, że ten robot jak najszybciej po tej czarnej linii będzie podążał, tak? A robot pana Grzegorza podąża po polu sumo, bo to też kolejne zawody robotów, to są zawody robotów sumo. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Coś niestety mam tutaj techniczne kłopoty i nie bardzo mogę pokazać właśnie kod tego programu. Coś się nie chce uruchomić. Przeglądarka, ale nie chodzi o kody. Kody wszystkie można znaleźć na naszej stronie internetowej trobot.pl. Natomiast teraz zmienimy sobie troszeczkę scenerię, zmienimy sobie robota. I będziemy mieli teraz robota z kompasem. Tutaj mamy najprawdziwszy kompas, co prawda nie oparty o igłę magnetyczną, tylko o tak zwany układ MEMS, czyli taki specjalny układ scalony, który reaguje na pole magnetyczne. Natomiast z przodu robota mamy zamontowany wyświetlacz i wierzcie mi lub nie, mata oczywiście leży troszeczkę inaczej, ale robot pokazuje kierunek, gdzie 0 lub 360 to jest północ. A zaprogramowany został w ten sposób, żeby sobie krążył po kwadracie, no we wcześniej zdefiniowanym kierunku. O, proszę bardzo. Często padają pytania, co zrobić, żeby robot skręcił o 90 stopni. No, dopóki widzimy robota jako obiekt, że tak powiem, całościowy, niedostępny dla programisty, no to po prostu znajdujemy jakieś polecenia skręć o 90 stopni. W mBlock nie ma polecenia skręć robotem o 90 stopni. Trzeba się troszeczkę natrudzić, żeby taki efekt uzyskać. Ja nie tracę nadziei, że uda mi się wyświetlić kod tego programu.
Okej, okay, przynajmniej została nam wizja i została prezentacja, w której opowiadamy o systemie Makeblock, o tym, że metalowe elementy konstrukcyjne są trwałe i wytrzymałe. To już Sylwek wypowiedział wielokrotnie. Ważne może być w których sytuacjach to, że ważne może być też to, że są te elementy konstrukcyjne kompatybilne z Lego, to znaczy rozstaw tych otworów, w które tutaj mamy wkręcone śruby, jest dokładnie taki sam jak w klockach Lego Technic bądź Lego Mindstorms. Także można oba światy fantastycznie ze sobą łączyć. Mamy około 40 w tej chwili różnych czujników i modułów dodatkowych w palecie. Oprócz tego, co widzieliście, są również czujniki temperatury, gazu, płomienia, joystick tutaj jest na przykład, czujnik dotyku, małe mikrosilniczki, wiatraczki, które były widoczne na poprzednich prezentacjach. Całe zestawy zasilane są z akumulatorów AA. Tu widzę na czacie, wgranie jednego programu usuwa inny. Tak, bo o właśnie, są dwa sposoby wgrywania kodu. Na żywo z komputera albo po kablu. Można po kablu wgrać program i wykonywać go bezpośrednio na robocie. To jest zasadnicza różnica w stosunku do tego, co robiliśmy. Przez radio. Dlatego, że wtedy program wykonuje się znacznie szybciej. I szybciej robot reaguje na stany czujników. Natomiast niedostępna jest wtedy paleta poleceń. Ta paleta, znaczy wszystkie palety poleceń, które dotyczą obiektów ekranowych. Czyli na przykład z tego sterowania graficznego albo ze sterowania obiektem na ekranie nie można by było skorzystać. Dostępne będą tylko i wyłącznie te rzeczy, które dotyczą robota. O oprogramowaniu wyczerpująco już było wszystko opowiedziane. Może jeszcze tylko króciutki przegląd zestawów. MBOT zawiera około 40 elementów. I naprawdę nie ma się czego bać, bo zajmuje nie więcej niż 30 minut. Dobra, dzieciom zajmuje 30 minut, tak naprawdę dorosłym może troszeczkę dłużej. MBOT Ranger przeznaczony był dla gimnazjum. Teraz z powodzeniem możemy go użyć w klasach 7 i 8. Możemy go również użyć w szkołach średnich. Jest przede wszystkim dużo lepiej oczujnikowany od swojego młodszego brata. Na pokładzie są zintegrowane takie czujniki jak akcelerometr, żyroskop, dwa czujniki światła, czujnik dźwięku, czujnik temperatury. Mamy 12 diod takich świecących do dyspozycji. A robot na żywo wygląda w ten sposób. Mamy też przede wszystkim na kołach tak zwane enkodery, czyli czujniki obrotu, dzięki czemu możemy bardzo precyzyjnie sterować ruchami robota, możemy kazać mu zrobić, czy przejechać zadany dystans na przykład, czy też skręcać precyzyjnie o zadane kąty. Dzięki żyroskopowi można też przebudować to gąsienicowe podwozie na podwozie kołowe, takie balansujące. To jest bardzo widowiskowy robot, choć jego programowanie takie od zera nie jest wcale takie trywialne, raczej to już jest zadanie na poziomie co najmniej szkoły średniej, jeśli nie lepiej, bo wymaga zbudowania tak zwanego regulatora PID, gdzie troszeczkę różniczkowania i całkowania i to numerycznego jest potrzebne, więc mówię, to nie są już rozwiązania trywialne. I kolejnym robotem jest zestaw Ultimate Robot Kit, przy czym to nie jest już
To nie jest już robot, którym da się, znaczy da się, oczywiście, że da się nim pracować na lekcjach 45-minutowych, tylko troszeczkę. Dlaczego? Dlatego, że to jest uniwersalny zestaw, z którego można zrobić bardzo dużo zaawansowanych konstrukcji. Przygotowanych jest takich 10 przykładowych, ale można popuścić wodze fantazji, można łączyć te zestawy, robiąc naprawdę duże i widowiskowe rzeczy. Na tyle, że tego się nie da zbudować 45 minut. W związku z czym, o ile MBOT-em i Rangerem można pracować normalnie na 45-minutowych lekcjach, co najwyżej przebudowując czy dokładając jakieś dodatkowe czujniki czy moduły do robota, o tyle Ultimate Robot Kit jest dużo lepszy na pracę metodą projektu, tam gdzie spotykamy się z grupą przez dłuższy czas i nie wpada następny zespół po to, żeby rozebrać naszego robota i zrobić go po swojemu. No, tutaj mamy już robota, który bardzo przypomina to, co rzeczywiście w robotyce takiej już profesjonalnej możemy spotkać. Możemy budować jeszcze bardziej zaawansowane konstrukcje. Ok, mam jeszcze tutaj kilka filmików do pokazania. No tak, będzie trochę przerażające. O właśnie. MBOT w labiryncie. Staramy się oprócz zestawów i elementów dodatkowych uzupełniać ofertę o takie pomoce dla Was, które umożliwiają zbudowanie fajnych scenariuszy zajęć. Widzieliście już matę, po której te roboty jeżdżą. Kilka modeli tej maty będzie już za dni kilka dosłownie. Ja wiem, że obiecuję to już od jakiegoś czasu, ale teraz to już naprawdę za dni kilka dostępnych w ofercie. Natomiast krokiem następnym będzie taki labirynt, który jest zbudowany z modułowych takich elementów, które można sobie dowolnie łączyć. Tutaj akurat MBOT nie jest wyposażony w żaden inny układ nawigacji. On po to, żeby utrzymywał kierunki i skręcał o 90 stopni, używa trybu śledzenia linii. Natomiast gdyby był wyposażony w kompas albo więcej czujników odległości, to te czarne linie na podłożu nie byłyby zupełnie do niczego potrzebne. Robot mógłby utrzymywać stałą odległość od ściany, na przykład, bo jedna z metod przeszukiwania labiryntu to jest metoda lewej albo prawej ręki, chyba że nam ktoś zrobi cikusa i zrobi zamkniętą wyspę, wokół której robot może się zgubić. Okay. Nowości. Nowości w ofercie to przede wszystkim coś, na co też czekamy i na co na dniach dosłownie powinno się już w ofercie This is pojawić. Airblock, a one-of-a-kind, programmable, transformable drone and hovercraft. Think you've seen a drone like this? Think Airblock again. jest Airblock is dronem, unlike który any może drone you've być seen before. Start przebudowanym with individual magnetic pieces, na and 15 seconds later, you have a drone. bądź na Control the drone through the app via Bluetooth. And take to the sky poruszający się in po no płaskich time. powierzchniach, Airblock is amazing, napędzany not just because it's ale entertaining, but also because it's educational. It teaches kids and big kids najbardziej about widowiskowe coding and aerodynamics. Cool ideas of your own? Airblock allows you to DIY so you can build your very own creation from scratch. With Airblock, you're not just constrained to the air. Dive and your drone? Totally fine. Airblock is tough, so you can and keep flying. So who's 200 people today? DIY robotic cars or out? Snap into action and keep flying. Ważne jest so who's to, że to behind jest this również awesome product? programowalne w bloku, We are. więc And we're we? to nie jest Make tylko block. zabawa, We've launched and shipped four. ale jak najbardziej da się to wykorzystywać w nauce programowania. I kolejna nowość, Introducing Dubot tym razem Magician. już Affordability and multifunctionality has never been combined so prawdziwy well robot in a unibody design przemysłowy. before. Powerfully No może on potential, the rozmiarami movement oczywiście robotic arm. nie It's jest so precise that tak you can find olbrzymi plenty jak of roboty, details które in the pracują na co smoothly dzień w printed fabrykach. models.
Ale get creative with a double color printing head and create original things like toys for your kids. Say yes to the creative cook you've been hiding inside or mess in the kitchen. Just use Wi-Fi. Unleash the posture. Hold down the button and move the arm. Release. Enjoy. Now the Dubot Magician software is integrated. Draw, engrave, and teach it to move without leaving the program. With its enhanced writing, printing, and laser engraving features, you can get your favorite images on any surface. Just open the image in the Dubot software, and you're ready to go. It's delicately calibrated for drawing or laser engraving on hard materials like leather and wood. Dubot Magician is your best robot to get creative with. Be twice as productive with multi-Dubot cooperation. Working without USB cables? No problem. Just pull it off and let it do its thing. Switching the end tool has... There are 13 open connectional modules like voice control, USB Communic, best opportunity for beginners to get started in programming, no matter if you're a child or an adult. This is Dubot Magician. Dobra. Na koniec linki do naszej strony internetowej, gdybyście mieli jakieś pytania, bardzo chętnie powiemy na wszystkie, można do nas napisać na info@robot.pl. I co ciekawe, można takiego robota sobie wypożyczyć w programie bezpłatnych testów Robopaczka. Robot przyjeżdża do szkoły na tydzień, bez żadnych kosztów i bez żadnych zobowiązań. Towarzyszą mu programy, instrukcje w formie wideo i instrukcja montażu, choć nie jest ona do niczego potrzebna, bo roboty przyjeżdżają już zmontowane. Kurier przywozi robota i po tygodniu kurier go zabiera. Bardzo liczymy na wasze komentarze. Posłużą nam do tego, żeby dopasować ofertę lepiej do waszych wymagań. Oki, to jeżeli chodzi o mnie, to wygląda na to, że mniej więcej wszystko, co chciałem pokazać. No to dobrze, to ja się jeszcze dołączę. Dobrze, jeżeli chodzi o linki, bo zaraz będzie sesja pytań, na które postaramy się odpowiedzieć, to oczywiście możecie znaleźć informacje na temat wszelakich materiałów dydaktycznych na stronie Asia właśnie wkleiła robot.pl. Ja już wcześniej podawałem link do kanału YouTube, na którym są naprawdę bardzo dobrej jakości merytorycznej filmiki pokazujące tajniki M-Bota. Bardzo mi się te filmiki podobają. I polecam obejrzenie. One bardzo przybliżają, jak z tym M-Botem postępować. Możecie znaleźć oczywiście takie ciekawostki i tu będę Was zapraszał na taki kanał, grupie facebookowej społeczność MakeBlock. PL. Tam wymieniamy się różnego rodzaju inspiracjami, plikami znalezionymi w internecie. Ja pracuję zarówno z embotami u siebie w szkole, jak i w szkole drugiej, w której pracuję, w specjalistycznej, właśnie teraz notabene tworzonej specjalnej klasie mechatronicznej. Słuchajcie, prowadzę zajęcia z zestawami Ultimate, które pokazał Pan Grzegorz. Od przyszłego roku, co ciekawe, już mogę zapowiedzieć, szkoła podstawowa numer 234, mam nadzieję, że nie pomyliłem numeru, w Warszawie, tam będzie specjalna klasa mechatroniczna, w której to klasie będę prowadził zajęcia po angielsku techniczne, ale również z robotyki, właśnie z wykorzystaniem systemów Ultimate od pana Grzegorza. I to też jest fajny sposób na wzbogacenie oferty szkoły. Znajdziecie różnego rodzaju inspiracje i nowinki na profilu facebookowym Kodowanie Czas Start, ale przede wszystkim, ja tutaj nie dopisałem, bo chyba już każdy wie, mistrzowie kodowania zarówno na Facebooku, jak i na stronie czy na Twitterze zachęcam do polubienia, obserwowania, bo tam też różne ciekawe rzeczy się trafiają. Na wiki mistrzowiekodowania.pl także znajdziecie dwa scenariusze, które są dostępne. Pojawiają się również informacje o M-Botach i nie tylko, bo o wszystkich innych systemach. W magazynie TIG w edukacja widziałem tam nawet reklamę ostatnio, robota.
I wiem, że będzie chyba jakiś artykuł, panie Grzegorzu, tak? Nie wiem, czy dobrze, czy zdradziłem Tak, tajemnicę, czy... będzie artykuł. Będzie artykuł nie jeden, na pewno. Tak, tak. A jeżeli zdradziłem tajemnicę, to przepraszam. Bo ja Nie, nie wiem, no czy to żadna była to tajemnica, jest nie? żadna tajemnica. No. Bardzo fajny magazyn. Czytajcie. Więc tam też będą oczywiście rzeczy zrobione i słuchajcie, tak jak mówiłem, tu już Iwonka nam pomogła, Facebook, mistrzowie kodowania, jeszcze Twitter, jak możesz Iwonka dać namiar. I to, co jest ważne, zaglądajcie też na taką stronkę openlab.makeblock.com. Tam znajdziecie ciekawe pomysły na różne projekty z Makeblockiem, ale także też my tu się wymieniamy różnymi pomysłami w tej społeczności makeblock.pl, gdzie odszukujemy różne pliki i tam też możecie te ciekawostki wyławiać i wyszukiwać, bo wiecie, jak to jest w mistrzach kodowania. Dzielimy się wszystkim, inspirujemy się wzajemnie i staramy się korzystać każdy od każdego. Pan Grzegorz pokazywał takiego specjalnego robota. Ja tylko jeszcze raz, jeżeli widzieliście na czacie, przypomnę, ja wrzuciłem znowu filmik, który mnie bardzo inspiruje. Polecam go odtworzyć z Facebooka, więc niestety nie udałoby mi się go tutaj puścić. Filmik pokazuje roboty do sortowania przesyłek, które są takimi typowymi line followerami. I to naprawdę widok jest oszałamiający, jak te roboty jeżdżą między sobą i sortując po kodzie kreskowym wrzucają te paczki do odpowiednich tam dziur na daną paczkę. Polecę jeszcze jeden filmik. Mianowicie filmik pokazujący to, czego pan Grzegorz tu akurat nie pokazał, no ale nie sposób pokazać wszystkiego, to chyba są silniki krokowe gąsienice, nie, panie Grzegorzu, czy się nie mylę? Widział pan projekt z gąsienicy, z MakeBlocka? Tam wydaje mi się, że to były użyte silniki krokowe, to jest ten link do Facebooka, też będzie można sobie zobaczyć. I słuchajcie, MakeBlock jest o tyle ciekawą konstrukcją, że jest jeden filmik, muszę pokazać, link do niego wrzucę, mianowicie filmik, za pomocą, na którym jest pokazane, gdzie za pomocą M-bota ktoś steruje wiatrakiem, wentylatorem. Więc ten wentylator najprawdopodobniej był na podczerwień, być może, ewentualnie Bluetooth. I dotykanie odpowiedniego czujnika M-bota powodowało uruchamianie różnych funkcji w tym wentylatorze, także zachęcam do obejrzenia tego. A teraz słuchajcie, czekamy na wasze pytania dotyczące M-bota, M-makebloka, robotyki, Wielkanocy. A nie przecież zachwycone embotami. No, emboty są bardzo sympatycznymi stworzonkami i rzeczywiście to, co było wspomniane, mają bardzo dużą możliwość rozbudowy. Ja sukcesywnie również swoje roboty staram się rozbudowywać, tak więc na ręce w garści, nie wiem, czy to widać, wszelakiego rodzaju czujników, które o jeden mi właśnie poleciał. Tak więc mój ulubiony czujnik, który sprawił, że zakupiłem do domu kolejne urządzenie, mianowicie nawilżacz powietrza, ponieważ okazało się, że mam zbyt suche powietrze w pokoju. I to dzięki oczywiście M-botowi, który mi tutaj to wszystko mierzył. No proszę. A więc czekamy na pytania kolejne. Rozszerzenie do App Inventora, Basia, tak, oczywiście, była o tym mowa i to jest, jeżeli mogę, ja zaraz ci podeślę link, gdzie to rozszerzenie się znajduje i można z niego skorzystać, potrzebuję dosłownie sekundkę, ale rzeczywiście można w App Inventorze
tego mbota programować. Oczywiście niestety potrzebujemy tutaj wersję Bluetooth, ponieważ będziemy łączyć się z tabletem, tak więc nie 2,4G, tylko Bluetooth. To rozszerzenie znajdziemy tutaj, mbot AX i w App Inventorze 2 jest takie pole, możemy dodawać te rozszerzenia, pojawiają nam się klocki. Więcej możecie przeczytać tutaj, niestety po chińsku, ale tak, i pan Grzegorz jeszcze materiały wkleił. Tak, tak, z tym po chińsku, to jeśli chodzi o tłumaczenie aplikacji na przykład, one powinny się tak naprawdę koło 20 kwietnia pokazać. Mam nadzieję, że zdążymy z testami, bo tłumaczenie jest już jakby gotowe, ale jeszcze nie miałem okazji go sprawdzić w rzeczywistości, a to zawsze w ostatniej chwili różne dziwne rzeczy się dzieją. Więc jeśli zdążymy na tą aktualizację, to będzie to 20 kwietnia, jeśli nie, no to będzie to w maju. Ja spokojnie. Aktualizacje wychodzą mniej więcej raz na miesiąc. Ja z tym chińskim mówiłem tylko o App Inventorze 2, gdzie opisy są po chińsku, natomiast bloczki są po angielsku i jeżeli ktoś się w App Inventorze 2 orientuje, to można sobie wtedy te bloczki tak po prostu przełożyć na program i samemu popróbować. To już pytanie do pana Grzegorza, jaki jest czas oczekiwania na robopaczkę? No w tej chwili jest kolejka gdzieś tak na półtora miesiąca, no mniej więcej. Mamy połowę kwietnia, a jak do nas zadzwonicie dzisiaj, to umawiamy się gdzieś tak na koniec maja, początek czerwca. Staramy się dosypać trochę robotów do puli, bo w tej chwili jeździ ponad 30 i ciągle jest mało. Nie licząc tych, które pracują na kaskach i innych wydarzeniach, prawda? No, dokładnie tak. Lepiej przez formularz, no bo i tak musimy jakoś tam przesłać wam później takie formularze do papierowego wypełnienia, bo technicznie to wygląda w ten sposób, że jak wypełniacie formularz na stronie, automat wysyła wam takie dwa papiery do podpieczętowania i podpisania. Skany tychże papierów trzeba wysłać do nas na maila i wtedy dzwonimy, umawiamy się już na konkretny termin. Jeszcze coś związanego z embotem, słuchajcie, co możemy wam pomóc, podpowiedzieć. Zapytajcie coś technicznie, no. Tak, tak jest. Ja chciałem powiedzieć, że ja miałem okazję widzieć tą mapę, którą pan Grzegorz prezentował tutaj nam na filmie. Bardzo fajna rzecz. I mi osobiście się bardzo spodobała. Bardzo użyteczna. W szkole, szczególnie mając właśnie emboty, prawda, możemy tutaj od razu zrobić im taki plac zabaw, w którym będziemy mogli sprawdzać to, co skonstruowaliśmy. Jeżeli szukacie inspiracji, to tak jak mówił pan Grzegorz, najlepiej się rozejrzeć dookoła, popatrzeć także na zawody robotyczne typowe, ponieważ to jest świetna inspiracja dla jakby na początek, tak, zawody sumo, wyścigi po linii, fajny filmik, który również widziałem na internecie, z tego sprawdził się w szkole, ale w planach mam, to zawody, słuchajcie, w zbijaniu balonów, tak więc można to spróbować, czy tak jak teraz Wielkanoc idzie zawody w przenoszeniu jajek, na przykład, który mbot, tak, da radę przeniesie jajko bez stłuczenia od punktu A do punktu B. Teraz, ile czujników na początek? Sam mbot ma w sobie tak naprawdę kilka już podstawowych czujników. Jeszcze raz pokażę.
Mój tu ma faceplate, który jest dodatkiem, natomiast zwykły M-Bot ma czujnik odległości, z którego możemy skorzystać. To jest pierwszy czujnik. Drugi czujnik to czujnik podążania za linią. Trzeci czujnik, czujnik natężenia oświetlenia, który możemy różnie wykorzystać. Dwie diody LED programowalne, bardzo przydatne. Z tymi diodami naprawdę można sporo sobie zrobić. Głośniczek, który jest, i to na sam początek naprawdę wystarczy. Można spróbować dokupić jeden z trzech wariantów rozszerzających. Wtedy zależnie od tego, na co się zdecydujecie, czy to światło, czy dźwięk, czy z mikroserwami, można już naprawdę dość dużo zrobić rzeczy. Ja z takich podstawowych czujników, z których najczęściej korzystam, to oczywiście mikroserwa, które już tam sięgam do mojej małej podręcznej skrzyneczki, mikroserwa, które podłączamy również przez takie specjalną przejściówkę, bo one mają zupełnie inne wejścia, tak więc potrzebujemy podłączyć do specjalnego modułu, który to podłączamy pod naszego embota i tak jak pokazał Pan Grzegorz, one mają regulację kątową, tak więc możemy tu sobie zrobić taki szlaban albo ruszającą się głowę. Faceplate, którą mam zamontowaną na embocie, bardzo fajna rzecz, która pozwala nam na przykład na wyrażanie uczuć czy programowanie różnych animacji, napisów i innych rzeczy na naszym embocie. Docelowo moja na razie jest na uśmiechniętą buźkę ustawioną. Tak więc tutaj z takich ciekawszych modułów czujnik temperatury wilgotności, fajna rzecz. Czujnik ruchu, można sobie zrobić system jakiegoś strażnika. Czujnik dźwięku, będzie badać nam natężenie, jak dzieciaki głośno krzyczą. Możemy to użyć przy na przykład sterowaniu aplikacji w naszym M-bloku głosem. Tak więc, czy chociażby wyświetlanie, czy na tamtym, czy taki mniejszy wyświetlacz możemy dokupić. Możemy także oczywiście mieć dodatkowe czujniki umożliwiające nam podłączenie dodatkowych silników, tak jak w tym robocie, który tutaj u pana Grzegorza się wyświetla, oprócz dwóch czujników sterujących robotem. Mamy, panie Grzegorzu, mógłby pan troszeczkę robota przesunąć? Mamy trzeci silnik sterujący ramieniem. Tak więc, a tego dużego, schwytakiem. O, ten duży, tak, bo tu jest i o, tak żeby pokazać ten kolejny silniczek. O, mamy silniczek, tak, sterujący ramieniem i czwarty silniczek to jest chwytak. Ten chwytak także jest fajną rzeczą, możemy zrobić sobie tutaj prawdziwego robota, a tu widzimy takie oczy, to jest ten czujnik mierzący odległość, który jest jednym z popularniejszych czujników, tak. Zawsze do oczy, bo dzieciaki to mówią, on ma oczy. Tak, a to możliwość uszy, jest tak naprawdę. Uszy, tak, dokładnie, bo on wysyła, rzeczywiście odbija te i bada nam dźwięki. Bardzo dużo możliwości nam daje. O, tam M-Bot też. No, jeżeli chodzi o kolejność tych czujników, bo to nigdy nie jest tak, że można sobie wszystko na raz, no, nie. No to zdecydowanie bym postawił na te LED Matrixy, na te wyświetlacze. One naprawdę dają dużo, dużo możliwości interakcji z robotem. W drugiej jeszcze kolejności. Od podstawowych są takimi czujnikami, jest takim dodatkiem, który rzeczywiście pozwala nam na przerobienie dużo lekcji, prawda? Bo naprawdę możemy wykorzystywać ten LED Matrix przy różnych projektach. O, tu już nam wyświetla. Przy czym jeszcze, a może mi się wreszcie uda odpalić tak, żeby będzie widać ekran. Widać czy nie widać? Jeszcze na razie nie ładuje się.
Dobra, ale coś jeszcze chciałem pokazać. Mianowicie, zaraz jak to wygląda. Pierwszy. Ale to jest fajna rzecz rzeczywiście przy MakeBlocku, że możemy sobie stopniowo później rozbudowywać system, tak? Zarówno dokupować czujniki, jak i elementy. Te I paczki słuchajcie, jeżeli tematyczne, macie bo to są Lego, szczególnie. tak, jeżeli macie Lego, tak, czyli to możecie dołączyć Lego, które już macie gdzieś tam w zapasach, czy dzieciaki mają, i dobudowywać różne rzeczy z Lego. No, czujniki z Lego niestety wprost nie pasują, choć gdyby się bardzo wysilić przy pomocy lutownicy, to by można. Ale była Ale kiedyś wszystkie dawno elementy temu konstrukcyjne sześciówka. jak najbardziej. Tylko już Nie, no, przestali można, produkować, można tak? tak. No, było, ale jakoś te, no, coś się nie lubią systemy. I przejściówka zniknęła, ale można sobie ją w łatwy sposób zrobić. Z tym, że tam będą raczej działać te czujniki od, nie od EV3, tylko od NXT jeszcze. Z EV3 już będzie troszeczkę trudniej. Dobra, słuchajcie, jeszcze czy jakieś pytania mamy, bo jak nie, to powoli będziemy się żegnać, gdyż już za pół godziny kolejny webinar, tym razem super belfrzy opanują przestrzeń internetową. O, proszę. Już? Na innym kanale? A nie o 21? O nie. No dobra. Okrąg Krzysiek, aplikację pytasz. O mBloka na komputer? Jeżeli tak, to no nie ma domyślnej aplikacji, nie, kodu do sterowania, natomiast w aplikacji na tablet, w tym mBloku, tam mamy już takie przygotowane specjalne projekty, predefiniowane. Tak więc tu rzeczywiście, tak już się streszczamy, tak więc tutaj możemy użyć gotowych projektów. No dobrze, słuchajcie, to my się żegnamy powoli. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie do nas, piszcie do pana Grzegorza, możecie pisać również do mnie. Mój adres, widać mailowy na dole, sylwester.zasoński@sp1sk.pl. Na trobot.pl znajdziecie kontakt do pana Grzegorza. Tu także jest info@trobot.pl. Chętnie udzielimy odpowiedzi. Asia wkleiła również link do zaświadczenia, tak więc koniecznie, jeżeli potrzebujecie zaświadczenia, to możecie sobie je teraz wygenerować i pobrać. My Wam bardzo dziękujemy serdecznie za dzisiejszy wieczór wspólnie spędzony. Mam nadzieję, że pomogliśmy Wam troszeczkę oswoić z tym rodzajem robota i będziemy widywać się częściej na przestrzeni internetowej i będziemy wspólnie prezentować, co z tymi embotami, nie tylko embotami, tak, udało nam się tutaj zdziałać. Jasne. Dziękujemy no, bardzo. Bardzo dziękuję. I zapraszamy na kolejny webinar. Papa. Pozdrawiamy. O, Oświęcim, my też pozdrawiamy Oświęcim. Tak więc zapraszamy
na kolejne webinary i my już kończymy. Miłego wieczoru. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Terminy znajdziecie na stronie i Facebooku Mistrzów Kodowania. Obserwujcie przede wszystkim Facebooka, tam wszystko zawsze zapowiadamy, kiedy, jaki jest kolejny webinar. Dzięki bardzo. To pa, my idziemy bawić się botami, nie wiem jak Wy. Dziękuję bardzo Panie Grzegorz za współprowadzenie. No i do zobaczenia. I do spokojnych, wesołych, radosnych świąt. Pa, pa. Byśmy się nie widzieli. Cześć.